Optyka geometryczna, mikroskop optyczny. Badane są zdolność skupiająca obiektywu, zdolność skupiająca okularu, odległość, w jakiej ustawiono przedmiot przed soczewką obiektywu. Podana jest również odległość Y2, jest to odległość dobrego widzenia. Dokładniej o niej będziemy mówić podczas rozwiązywania zadania. Mamy znaleźć powiększenie dawane przez mikroskop i odległość między soczewkami obiektywu i okularu. Zakładamy oczywiście, że soczewki są cienkie. Otóż główna oś optyczna, na tej osi znajduje się soczewka obiektywu i soczewka okularu. Znajdują się one od siebie w odległości d, f1 i f2, odpowiednio ogniska obiektywu i ogniska okularu. Tu znajduje się w odległości x1 przedmiot, tak jak to powiedziano w treści zadania. Prowadzimy z wierzchołka przedmiotu 2, promień 1 równoległy do osi optycznej przechodzi przez ognisko, a drugi, który przechodzi przez ognisko, staje się równoległym po przejściu przez soczewkę, równoległym do osi optycznej. I tu powstaje na przecięciu tychże promieni obraz rzeczywisty, odwrócony i powiększony. I teraz ten obraz rzeczywisty staje się przedmiotem dla okularu. Okular spełnia rolę lupy. Kilkakrotnie powiększa jeszcze ten przedmiot, czyli otrzymany obraz rzeczywisty. Obraz będący przedmiotem musi się znaleźć w odległości mniejszej niż ogniskowa soczewki okularu. No to znajdujemy obraz powstający w okularze. Dwa promienie, jeden przez środek soczewki biegnie bez zmiany kierunku, a drugi równoległy do osi optycznej po przejściu przechodzi przez ognisko. Promienie wychodzące z okularu nie przecinają się, nie dadzą obrazu. Obraz powstaje na przedłużeniach tych dwóch promieni, które wyszły z wierzchołka przedmiotu. I obraz powstający jest obrazem pozornym, odwróconym w stosunku do przedmiotu znajdującego się w odległości x1, zaznaczyłem go linią przerywaną. Na czerwono zaznaczyłem wszystko, co jest związane z okularem, a co jest związane z obiektywem, zaznaczyłem na czarno. Wprowadziłem oznaczenia. Y1 to odległość obrazu od obiektywu. To jest ta odległość. X2 to odległość przedmiotu od okularu. Przedmiotu, czyli tego obrazu rzeczywistego. To jest X2. I teraz, ponieważ powstał obraz pozorny, to Y2 posiada wartość ze znakiem minus. Obraz ostateczny, ten przerywany, powinien powstać w odległości dobrego widzenia, która dla zdrowego oka jest równa około 25 cm. Aby się tak stało, to w mikroskopie masz pokrętło, którym regulujesz odległość między obiektywem i okularem tak, żeby ostateczny obraz przez Ciebie oglądany znalazł się w odległości dobrego widzenia od oka, które przyjmujemy, że znajduje się tutaj w środku soczewki okularu. Musimy znaleźć odległość między soczewkami obiektywu i okularu. Z rysunku widzimy, że D równa się Y1 plus X2. Zarówno Y1 nie znamy, jak i nie znamy X2. No, ale piszemy równanie soczewki i przypomnijmy sobie, co to jest takiego zdolność skupiająca soczewki, odwrotność jej ogniskowej, czyli ogniskowa jest równa temu. Podstawiamy wartość i znajdujemy wartość ogniskowej F1, którą wstawimy tu za chwilę. Najpierw wyznaczamy Y1 z pierwszego równania i teraz podstawiamy dane. X1 znamy, jest podane tutaj. Za F1 podstawiamy obliczoną wartość i znajdujemy po wstawieniu F1 do tego wzoru 15 setnych metra, to jest Y1.
jak znajdziemy x2? Analogicznie, równanie soczewki okularu i zdolność skupiająca jest równa odwrotności ogniskowej, czyli postępując teraz tak jak w poprzednim przypadku, znajdujemy ogniskową okularu, wyznaczamy z pierwszego równania x2, podstawiamy f2 oraz y2, które mamy tutaj i znajdujemy wartość x2. Znalezione wartości y1 oraz x2 wstawiamy do wzoru na odległość d i znajdujemy jej wartość. A oblicz powiększenie mikroskopu. Otóż powiększenie dokonuje się zawsze z pomocą obiektywu, jak i okularu. Te powiększenia są równe stosunkowi y1 do x1 5 i y2 do x2 13,5. Wartość bezwzględna y2 ze znakiem minus wstawiamy. A powiększenie mikroskopu jest iloczynem tych dwóch powiększeń. 67 i 0,5.